Dzień dobry, nazywam się Maciek Pestkowski i od parunastu lat zbieram pieniądze papierowe. W sumie zbierałem wszystko, począwszy od rubli srebrem przez marki i złotówki dwudziestowieczne, ale moja największa miłość zawsze pozostała w notgeldach. Uzbierałem w sumie 7000 sztuk notgeldów z ziem polskich i postanowiłem trochę uszczuplić moją kolekcję, o czym opowiem Państwu dzisiaj. Do zbierania notgeldów skłoniły mnie dwa fakty. Po pierwsze, mnogość odmian, w tym odmian popularnych, które jako nastolatek były po prostu dla mnie dostępne, gdyż najtańsze notgeldy można kupić już za 2-3 złote sztuka, przy czym dalej są to bardzo ciekawe egzemplarze. A po drugie, możliwość rozwoju i odkrywania nowych, nieznanych odmian. Do dzisiaj regularnie zdarza mi się znaleźć bony, które nie tyle, że drobna odmiana numeratora nie była nigdy opisana ani skatalogowana, a wręcz sam emitent nigdy nie został wymieniony w żadnym katalogu. Najważniejszą radą, jaką mógłbym dać przy budowaniu kolekcji notgeldów, jest to, żeby skupić się na jakimś konkretnym dziale i nie zbierać wszystkiego. Ja niestety popełniłem ten błąd, przez co doszedłem do kilku tysięcy notgeldów i po prostu stało się to niemożliwe do opanowania. Dlatego właśnie postanowiłem powoli zacząć uszczuplać kolekcję i skupić się tylko i wyłącznie na bonach inflacyjnych z terenu Dolnego Śląska z lat 1923-1924, a pozostałe tematy po prostu sprzedać. Po drugie, mógłbym też powiedzieć, że przy notgeldach nie warto zwracać aż takiej uwagi na stany zachowania. Większość sztuk jest emisjami jednostkowymi, gdzie na rynku znanych są jedne, dwie, czasem trzy sztuki i później, proszę mi uwierzyć, żałuję się niekupienia bonu w agonalnym stanie, bo po prostu innych nie ma. Na 10. hotelowej aukcji SNMW będzie sprzedawana pierwszy fragment mojej kolekcji. Na pierwszy rzut ognia idą bony z 1914 roku. I zaprezentuję teraz Państwu bliżej najciekawsze pozycje. Pierwszą grupą bonów, która będzie bardzo mocno reprezentowana na aukcji, będą bony z Górnego Śląska. Tutaj mamy bony z Dąbia. Dzisiaj jest to dzielnica Katowic. Stan tych bonów jest mocno obiegowy, ale w przypadku tych bonów nigdy nie spotkałem się z ładniejszymi egzemplarzami. Tutaj mamy trzy bony jednomarkowe z rokietnicy. Nie są to jakieś ekstremalnie rzadkie bony, jednak wybrałem je, żeby je Państwu pokazać, gdyż bardzo fajnie ilustrują mnogość i różnorodność odmian występujących na notgeldach. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę na krój litery R. W górnym egzemplarzu mamy literę R prostą, której nóżka jest na równi ze wszystkimi innymi literami. Natomiast w tych dwóch dolnych egzemplarzach nóżka litery R jest wyraźnie dłuższa. Natomiast wśród tych dwóch egzemplarzy, gdy przewrócimy je na drugą stronę, widzimy kolejną różnicę. Górny bon ma tylko jeden podpis, faksymile,
natomiast dolny dwa podpisy odręczne. Następnie mamy bon ze Strykowa. Jest to również rzadka odmiana, która weszła do obiegu. Wydrukowano w sumie tylko 200 sztuk tych bonów. Jest to jeden z bardziej prymitywnych notgeldów. Jak to widać, został wykonany na zwykłym papierze w kratkę, pochodzącym najprawdopodobniej z jakiegoś zeszytu. Jedna linijka tekstu, podpis i pieczątka. Drugą grupą bonów wartą szczególnej uwagi są bony polskojęzyczne. Tutaj mamy dwa bony z dwóch różnych miast, które wyglądają identycznie, jednak są to dwa różne miasta emisji. Górny bon będący w słabszym stanie pochodzi z Chrzanowa i został tam wydany przez profesora z lokalnego liceum. Jego bony trafiły do obiegu, zostały wycofane i spalone. Natomiast z dostępnych dokumentów wiemy, iż tylko 143 sztuki ostały się i jest to właśnie jedna z tych sztuk. Natomiast dolny bon, będący już w stanie nieobiegowym, pochodzi z Kątów i został... Blankiety tych bonów zostały sprzedane z Chrzanowa do Kątów, gdzie zostały ostemplowane, ale nigdy nie weszły do obiegu. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to iż w bonie z Chrzanowa za cyfrą 10 są dwa przecinki, co jest ekstremalnie rzadką odmianą na ten już sam w sobie rzadki bon. Następnie mamy dwa bony z Tomaszowa Mazowieckiego, które zostały wydrukowane w dwóch językach, po polsku i po rosyjsku. Następnie mamy bony z Dzikowa, wydane przez Zarząd Dóbr Zdzisława Hrabiego Tarnowskiego. Mamy egzemplarz 20 halerzy z datą 10 sierpnia 1914 rok oraz jedną koronę, bo również z tą samą datą. Są to ekstremalnie rzadkie bony, które pojawiły się w handlu tylko raz. Był to wtedy komplet nominałowy. I od tego momentu już ani jeden egzemplarz spoza tego zbioru nie pojawił się na rynku. Jako trzeci mamy też późniejszą emisję z 11 sierpnia 1914 roku i jest to bon na 60 halerzy. Tutaj mamy bon wydany w Szczercu. Jest to bon na jedną koronę pierwszej serii A. Co prawda bon ten jest notowany w dużo ładniejszych, więc zbliżonych do nieobiegowych stanach zachowania, jednak jest to wyjątkowa odmiana. Na w sumie 18 odmian tego nominału, które zostały wyszczególnione w katalogu pana Podczaskiego, tylko jedna z tych odmian posiada tekst napisany w 9 linijkach. Jest to właśnie przedstawiciel tej odmiany, którą śmiało można powiedzieć, że jest najrzadszą odmianą wszystkich bonów wydanych w Szczercu. I na sam koniec mamy dwie pozycje wydane przez Bank Oszczędnościowy w Krakowie, filię w Zakopanem, które są bardzo ciekawe, gdyż leżą one na pograniczu pieniędzy papierowych i papierów wartościowych. Są to wydane na bardzo cienkim, wręcz przypominającym kalkę
papierze asygnaty. Ten jest na kwotę 1 korony 80 halerzy. Natomiast drugi na 3 korony. I co ciekawe, na rewersie tego egzemplarza widzimy regulamin obrotu tych asygnat w Zakopanem. Jak już wspomniałem, postanowiłem uszczuplić moją kolekcję i skupić się tylko i wyłącznie na bonach inflacyjnych z rejonu Dolnego Śląska. I też podjąłem mozolną próbę na pisania katalogu na temat tych bonów. Na ten moment opracowałem około 20% wszystkich emisji i liczę na to, że w przeciągu najbliższego roku lub dwóch katalog zostanie oddany do druku. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do licytacji na 10. aukcji SNMW, a w szczególności tych jakże ciekawych bonów.